przeczuwaliśmy, że rok 1944 będzie momentem przełomu, czasem buntu Polaków. W sierpniu 1944 wybuchło powstanie, a już we wrześniu z ulicy Wspólnej niewiele zostało. Nigdy wcześniej nie wspominał pan o sierpniu 1944 roku. Droga pani, niełatwo jest mówić o ciężkich rzeczach. Moją osobistą tragedią była śmierć przyjaciół, którzy zginęli w czasie powstania. Traciłem ich, można powiedzieć, z dnia na dzień. Przeżyłem też bardzo śmierć Zygmunta Korzybskiego, Dzidka, dziecka moich dobrych znajomych. Przerażała mnie wszechogarniająca namiętność niszczenia. Wie pani, ja swoimi rzeźbami próbuję oddać hołd moim znajomym, przyjaciołom.